Was wszystkich na kanale Technowinki w drugim dzisiejszym materiale, którym poświecimy właśnie technologicznym wieściom. Poświecimy to ze względu na to, że przez parę dni nie było technologicznych wieści, więc wobec tego próbuję właśnie w dzisiejszym dniu troszeczkę nadrobić zaległości. Obecny materiał jest jednym z tych właśnie bardziej aktualnych newsów, czyli właśnie z ostatnich właśnie powiedzmy dnia, dwóch dni newsy właśnie z świata technologii. Nie przedłużam wiele więcej i zapraszam Was do dalszej części materiałów. Powoli pojawia się światełko w tunelu dla firmy Huawei, która być może zostanie w jakiś tam sposób złagodzone, będą amerykańskie restrykcje właśnie dla tej firmy. To jeszcze nie jest żadna pewna informacja, ani żadne pewne 100% informacje na ten temat, że Huawei może zniknąć z listy, z czarnej listy właśnie producentów. W każdym razie tą wojnę, którą Donald Trump rozpętał, jeżeli chodzi o Chiny i USA, wojnę handlową, właśnie może ona się delikatnie złagodzi, jeżeli chodzi o firmę Huawei. Osoba, która jest mianowana nowego szefa Departamentu Handlu USA przez Joe'a Bidena, prawdopodobnie ma zastanowić się, ma przeanalizować wszystkie informacje dotyczące właśnie Huawei i zobaczyć, czy firma faktycznie jest słusznie powrzucona na listę tych firm zakazanych, czy też może jest to niesłusznie i Donald Trump źle postąpił w kwestii właśnie wrzucenia właśnie firmy Huawei na tą tak zwaną czarną listę, z którym to amerykańskie firmy nie mogą współpracować jako tako. To jest taka, mówię, ciekawostka, bo mówimy to, ona ma dopiero przeanalizować to, zobaczyć i czy w ogóle będzie jakaś zmiana, to się dopiero okaże w przyszłości. Na obecną chwilę prawdopodobnie nie, przynajmniej nie przez najbliższy czas, ponieważ podejrzewam, że chwilę będzie musiała ona analizować te wszystkie informacje, które zebrał wcześniej Departament Handlu i tak dalej i będzie musiała przeanalizować wszystkie te informacje, czy faktycznie ta firma jest warta zniesienia właśnie z tej czarnej listy, czy też nie. Ale jakieś tam światełko w tunelu pojawia się właśnie dla firmy Huawei. Być może uda się w krótkiej przyszłości w jakiś sposób tej firmie właśnie zejść z tej czarnej listy zakazanych firm. Firma Micron, specjalizująca się w produktach właśnie pamięci RAM oraz pamięci NAND Flash 3D, pochwaliła się nowym procesem litograficznym, nową litografią o nazwie 1α, która ma przynosić imponujące wzrosty pojemności oraz wydajności pamięci DRAM. Ten cały proces litograficzny, cała ta litografia ma być wykorzystywana również do produkcji pamięci DDR4, LPDDR4 i tak dalej, więc tych starszych standardów, nie wiem, czy będzie się ona odnosiła też do produkcji pamięci RAM DDR5, w każdym razie na razie mówimy tutaj o pamięciach DDR4. Firma, co ciekawe, nie chce wejść na razie w procesy EUV, czyli dalekiego ultrafioletu. Firma na razie mówi, że prawdopodobnie będzie to miało miejsce w 2023, 4 czy może 5 roku, gdy przejdą taki proces. Na razie mają inne swoje sposoby na usprawnienie obecnych procesów litografii. Co ciekawe, na przykład Samsung już od jakiegoś czasu, pracuje właśnie na EUV, robi właśnie EUV swoje moduły pamięci RAM, więc tutaj jest firma w jakiś tam sposób w tyle, jednakże mają też swoje sprawy, które potrafią usprawnić swoją technologię. I chociażby ta technologia potrafi zapewnić 15% mniejsze zużycie energii oraz poprawić o 40% zagęszczenie pamięci, więc jest spore usprawnienie względem poprzednich właśnie litografii, ale jednakże cały czas pozostają gdzieś tam w starszym sposobie produkcji, w starszych metodach produkcji, o tak to nazwijmy. Mamy znaczący wzrost, ostatnio zapotrzebowanie też na moduły pamięci wszelakiego rodzaju, więc firma dzięki temu nowemu procesowi litograficznemu, dzięki tej nowej litografii, będzie prawdopodobnie również w stanie nie tylko zwiększyć zagęszczenie pamięci RAM oraz zmniejszyć pobór energii, tak dodatkowo jeszcze prawdopodobnie będzie w stanie przyspieszyć swoją produkcję, co na obecną chwilę, gdzie tak mocno brakuje modułów pamięci, chociażby GDDR6 czy GDDR6X, który na przykład właśnie ma problem w tym momencie Nvidia, która nie może dostać tych pamięci i przez to mamy też opóźnienia w produkcji kart graficznych między innymi.
no to wygląda na to, że jeżeli im się uda przyspieszyć cały ten proces, przyspieszyć całą produkcję, no to będzie to dla nich z dużą korzyścią, będziemy mogli zwyczajnie więcej produktów sprzedać, tak? A gdy będzie jeszcze, powiedzmy sobie, mniejsze zapotrzebowanie energetyczne i tak dalej, to będą kolejne bonusy dla osób, które chcą kupić od tej firmy właśnie pamięci RAM. W przyszłości zobaczymy, czy strategia Mikrona będzie lepsza, czy może strategia Samsunga, gdzie wykorzystują ten daleki ultrafiolet do produkcji. Tym bardziej, że chociażby SK Hynix, który też produkuje właśnie moduły RAM i tak dalej, też zajmuje się tą samą branżą, to też planuje w niedługiej przyszłości właśnie wejść w produkcję EUV, też planuje właśnie ruszyć z tą produkcją EUV, więc Micron by pozostał bardzo mocno w tyle pod tym względem. Tylko czy faktycznie będzie w tyle, czy ta technologia, którą oni opracowali, będzie na tyle wydajna, że nie potrzeba będzie właśnie dalekiego ultrafioletu, aby tą być cały czas konkurencyjnym w tej kwestii, no to zobaczymy już w najbliższych tak naprawdę kilku latach, która strategia przyniesie lepsze korzyści. Ostatnio informowałem Was o tym, iż konsole PS5 sprzedają się znacznie lepiej niż konsole od Microsoftu. Mówiłem o tym, że prawie dwa razy więcej na praktycznie od premiery sprzedało się konsol od Sony niż konsol od Microsoftu. Jest to jak najbardziej prawda. Mimo tego przedstawiciele firmy Microsoft chwalą się sprzedażą, ilością sprzedanych konsol Xbox Series X oraz Series S. Ze względu na to, że według nich jest to najlepszy start ich konsoli w historii. To nie jest tak, że konsole te sprzedają się lepiej od Sony, nie chodzi o to, tylko że ze względu na to, jakie oni mieli sprzedaże, to jest to najlepszy start ich konsoli ever. Więc to jest dość ciekawa informacja, oni się z tego chwalą, oni nie podali dokładnych informacji, ile tych konsol się sprzedało, na jakich rynkach i tak dalej, ale powiedzieli, że to jest najlepszy start konsoli w historii. Dodatkowo chwalą się, że z Game Passa korzysta już 18 milionów użytkowników. To jest naprawdę zdumiewające i naprawdę bardzo dużo użytkowników korzysta właśnie z Game Passa. Jestem aż nieco zdziwiony, że aż tylu użytkowników właśnie korzysta z Game Passa. Tym bardziej imponuje ten wzrost ze względu na to, że rok temu o tej porze było raptem 10 milionów użytkowników Game Passa, czyli widzimy niemalże 100% wzrost ilości użytkowników, 80% wzrost ilości użytkowników. To jest naprawdę, naprawdę sporo. I tutaj chyba należą się brawa firmie Microsoft za to, że właśnie tak dobrze im idzie z tym właśnie Game Passem. I tutaj niestety chyba właśnie Sony trochę przespało tą sytuację, tą możliwość właśnie Game Passa. Chociaż tak jak tu w jednym ze swoich newsów jeszcze w tamtym roku informowałem, że Sony ma coś nam do zaoferowania, ma nam coś do przekazania w kwestii Game Passa, w kwestii czegoś podobnego jak Game Pass, więc być może faktycznie też coś takiego od Sony uzyskamy w niedługiej przyszłości albo coś podobnego, być może troszkę inny model biznesowy będzie, być może coś, ale generalnie prawdopodobnie coś podobnego do Game Passa też od Sony dostaniemy prawdopodobnie w niedługiej przyszłości. Taka już dygresja tylko z mojej strony. I przejdźmy już do ostatniego newsa dzisiejszego materiału. Jakiś czas temu buchnęła informacja, że Samsung wraz ze swoimi Exynosami ma rozpocząć współpracę z AMD w zakresie graficznym. W zakresie układów graficznych właśnie tak, żeby AMD produkowało dla nich mobilne układy graficzne do ich procesorów właśnie Exynosów. I tutaj taka ciekawostka, ponieważ pierwsze jakieś tam sample testowe, które gdzieś tam były przetestowane, tylko to też informuję od razu, żeby nie było, to jest informacja, powiedzmy, niezbyt 100%, tylko taka raczej ciekawostka niż news. Wygląda na to, że właśnie według ostatnich sampli testowych, które gdzieś tam pojawiły się, pierwsze sample testowe, prawdopodobnie właśnie Exynos z Radeonem od AMD miażdży układy A14 Bionic od iPhone'a, od Apple. I to jest ciekawostka, ponieważ o ile Exynos 2100 jest o wiele lepszym procesorem niż był w poprzednim roku Exynos w Samsungu S20 czy Note 20, jest o wiele lepszym procesorem, o tyle wciąż jest nieco prawdopodobnie słabszy od Snapdragona 888. Samsung nawiązał jakąś tam współpracę z AMD w kwestii właśnie robienia mobilnych układów graficznych do właśnie ich soków, do ich zintegrowanych właśnie procesorów z układami graficznymi.
I wygląda na to, że współpraca przynosi jakieś tam pierwsze efekty. O ile jeszcze tak naprawdę nie wiemy, kiedy pojawią się pierwsze tak naprawdę procesory z układami graficznymi od Samsunga i AMD w ich produktach. Prawdopodobnie będzie to 2022, może trzeci rok, może 2021. Zobaczymy. Prawdopodobnie w drugim lub trzecim kwartale roku będzie ogłoszona w ogóle informacja, że taka współpraca istnieje faktycznie, że zaczynają pracować nad wspólnymi procesorami i tak dalej, nad wspólnymi układami. Być może pod koniec tego roku się ukażą pierwsze procesory właśnie współpracy AMD i Samsunga. Prawdopodobnie myślę, że nie. Prawdopodobnie pierwsze telefony, które będą miały te układy, to będą jakieś tam flagowce z przyszłego roku, powiedzmy sobie Samsung Galaxy S22. Powiedzmy, to będzie właśnie takim pierwszym smartfonem, który uzyska takie, powiedzmy, połączenie GPU i CPU od Samsunga oraz GPU od AMD. Ale przejdźmy do tego, jakie są właśnie różnice. Ponieważ właśnie ten Exynos z tym układem mobilnym od AMD ma osiągać w testach takich jak Mantan 3.1 181 fpsów, gdzie w tym samym teście iPhone 12 Pro uzyskuje 120 fpsów, więc widzimy tutaj niemałą przepaść między jednym a drugim procesorem. W ASTAC Norma ten Exynos AMD ma uzyskać 138.25 fpsów, gdzie iPhone 12 Pro uzyskuje 80 fpsów. Oraz w teście ASTAC High Exynos uzyskuje 50 fpsów, gdzie iPhone 12 Pro uzyskuje 30 fpsów. Więc widzimy tutaj sporą różnicę na korzyść właśnie Exynosa, na korzyść tego Exynosa, i być może właśnie te nowe Exynosy będą jeszcze wydajniejsze, znacznie wydajniejsze pod kątem graficznym, niżeli właśnie procesory A14 Bionic. Tylko że to też jest porównywane do A14 Bionic. Zobaczymy też, co Apple zrobi w tym roku. Być może pod koniec tego roku, być może będzie jeszcze większa różnica, być może zrobią jeszcze lepszy układ graficzny. To tylko są na razie takie domniemania. Ale co ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o tą współpracę, prawdopodobnie jest też to tak, że to, co jest zaprezentowane w tym momencie, ma jeszcze spore pole do optymalizacji. Więc będzie można albo jeszcze ulepszyć, albo nieco osłabić ten proces. Bo być może ta współpraca też się zaogni i będzie potem jeszcze więcej, jeszcze wydajniej, jeszcze bardziej do przodu. Ciekawi mnie to, bardzo ciekawi mnie, jak to będzie wyglądała ta cała współpraca właśnie AMD oraz Samsunga. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie, czy taka współpraca będzie miała sens, czy też nie. Dajcie znać w ogóle, co na temat dzisiejszych newsów sądzicie. Myślę, że w tym materiale to by było tyle. Mam nadzieję, że materiał spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie jakąś łapkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Na środku, jak zwykle, ikonka subskryb. Po lewej, po prawej są kolejne materiały z mojego kanału. I w sumie nie pozostaje mi już nic innego dzisiaj, jak tylko pięć z wami pożegnać. Do zobaczenia, cześć!